Oskar Troplowicz nie planował związania swojego życia z farmacją, a jednak ten niemiecki farmaceuta żydowskiego pochodzenia, urodzony w 1863 roku w Gliwicach, wynalazł krem, który znany jest dzisiaj niemal w każdym zakątku świata. Jego pasją była historia sztuki, ale rodzice tego nie pochwalali. Dlatego za namową wujka rozpoczął studia farmaceutyczne, których jednak nie udało mu się ukończyć. W 1890 roku dzięki wsparciu zamożnych rodziców 27-letni wówczas Troplowicz kupił bankrutujące już laboratorium dermatologiczne Karla Beiersdorfa za 70 tysięcy marek. W międzyczasie zdobył także doktorat z filozofii i ożenił się ze swoją kuzynką Gertrudą Mankiewicz. Para pozostała bezdzietna. Troplowicz od razu zabrał się za modernizację zakładu, który pod szyldem Beiersdorf & Co. przygotowywał się do kosmetycznego podboju świata. W ostatniej dekadzie XIX wieku powstała pasta do zębów Pebeco. To była rewolucja higieny jamy ustnej, bo do tej pory używano proszku do zębów, substancji niepraktycznej i na dodatek szkodliwej, bo niszczyła szkliwo i była przyczyną próchnicy. Troplowicz zaczął podbijać światowe rynki. Jego pasta sprzedawana w szklanych słoikach stała się prawdziwym hitem, także w Stanach Zjednoczonych. Trudno dociec, czy pasta Troplowicza była pierwsza na świecie. Mniej więcej w tym samym czasie na rynku znalazł się niemal identyczny amerykański produkt, znany dziś pod marką Colgate. Troplowicz przespał okazję. Amerykanie swoją pastę sprzedawali w wygodnych tubkach, czego nie można powiedzieć o szklanych słoikach niemieckiej firmy. Troplowicz dalej szukał innowacji. W jego zakładzie powstał prototyp samoprzylepnego plastra opatrunkowego. Niejako przez przypadek podczas prac nad plastrem stworzył jedną z pierwszych na świecie taśm klejących. Jako pierwszy na rynek wypuścił szminki do ust w wysuwanych oprawkach Labello. Do tej pory pomadki były zawijane w papier. Później Oskar Troplowicz wziął na warsztat mydło i uzyskał białą, gładką kostkę o przyjemnym zapachu, która po namowach żony otrzymała nazwę Nivea. Ale największym hitem okazał się dopiero krem o tej samej nazwie. Troplowicz dostrzegł niszę czekającą na wypełnienie, bo jeszcze na początku XX wieku kremy robione były tylko na zamówienie, a do tego były nietrwałe i rozwarstwiały się. Razem z dermatologiem profesorem Paulem Una odkryli, że potrzebują eucerytu, emulgatora, który pomoże połączyć tłuszcz z wodą. Kupił licencję na ten produkt i zaczął eksperymentować. Po połączeniu z wodą, gliceryną, kwasem cytrynowym i olejkami eterycznymi otrzymał pierwszy na świecie trwały biały krem. Już w grudniu 1911 roku rozpoczęto masową produkcję kremu Nivea, którego skład do dziś jest taki sam. Beiersdorf & Co. stał się światowym potentatem. Już w 1914 roku firma udzielała swoich licencji małym zakładom w 34 krajach, m.in. Argentynie, Meksyku czy Australii. Oskar Troplowicz zdobył też lojalność swoich pracowników. Gdy kupował podupadający zakład, pracowało w nim 11 osób. Po kilku latach w samych Niemczech zatrudniał 500 pracowników. Już 2 lata po zakupie zakładu Beiersdorfa ustalił, że jego pracownicy będą pracować 56 godzin tygodniowo, co na tamte czasy było niespotykane. Później jeszcze bardziej okroił czas pracy, do 48 godzin tygodniowo, nie obcinając pensji. W dodatku pracownicy mieli do dyspozycji płatne urlopy i bezpłatne posiłki w fabrykach. Troplowicz zmarł nagle w 1918 roku na hamburskiej ulicy w drodze do pracy. Przyczyną śmierci był udar mózgu. Mimo że swoich dni dożył w Hamburgu, nie zapomniał o korzeniach, fundując Gliwicom pomnik robotnika z młotem. Ten niestety zniknął po II wojnie światowej.